Cześć kochani, temat na gorąco, dopiero co odbyłem rozmowę z jednym z widzów, może nie będę mówił, z jednym widzów, i który mówi, że szerzą się ciekawostki dotyczące, magiczne ciekawostki dotyczące samoobrony w windzie, tutaj zwłaszcza z naciskiem na kobiety właśnie windę. Mieliśmy już poruszać, ale jak już był dostęp do windy, no to niestety straciłem taki dostęp do brata, no ale teraz tu w Warszawie, akurat nie tu gdzie jestem, ale generalnie w Warszawie jest dużo blokowisk, także myślę, że coś tu w tym temacie zaprezentujemy ruchowego. Natomiast zwłaszcza dla kobiet ta konfrontacja fizyczna, czyli ta samoobrona, no to jest ciężki kawałek chleba, to jest bardzo trudny temat, no bo kobiety są kobietami, tak? No niestety, co by niektórzy ludzie czy niektóre środowiska nie mówiły, kobiety są fizycznie słabsze. To jest po prostu genetyka, za tym idzie fizjologia, anatomia, więc na to się przekłada na biomechanikę, no po prostu są słabsze. Wracam tutaj, jest nagranie o tym osobne, także tam, żeby zgłębić temat. Jednym z większych problemów samoobrony kobiet jest uczenie ich rzeczy, które się nadają dla mężczyzn. Nie bierze się pod uwagę właśnie tej specyfiki, co dziwne, no bo tutaj różnica jest, że tak powiem, namacalna. Też widoczna gołym okiem, no i nie bierze się tego pod uwagę, że kobiety mają inne uwarunkowania niż mężczyźni, a uczy się ich tych samych rzeczy, więc często ten, po pierwsze, poziom agresji w nauczanych technikach, czy też poziom środków natężenia przymusu w rozwiązaniach taktyczno-technicznych dla kobiet jest zbyt niski, to po pierwsze. A nawet jak jest odpowiednio wysoki, to nie wplata się nieoznaczoności w trening. Nie ma symulacji tego, że coś poszło nie tak. Bo kopia jaja nie zawsze zadziała. Jak zadziała, to z różnym skutkiem, nie? To trzeba brać pod uwagę, to trzeba zasymulować. No a zwłaszcza teraz dochodzimy, no, jak zwykle, 3 minuty. Zanim dochodzimy do naprawdę właściwego tematu, czyli do tej windy. I teraz to wszystko, zwłaszcza w ciasnym pomieszczeniu, no to się kumuluje i to jest po prostu, te efekty rosną wykładniczo. Nie ma się gdzie cofnąć, nie ma czego użyć, bo w windzie jest, no, pusto dość, tak? Ale jest ciasno, więc mamy mniej na reakcję. Więc tu tym bardziej nie należy dopuścić do tego, że przy ataku zaskoczenia to pierwsze trafienie po prostu się połączy, że ten strzał sklei, bo wtedy, zwłaszcza kobieta, no już nie ma szans. Facet jeszcze jest w stanie, ma większe szanse na to, że to pierwsze nawet trafione uderzenie jakoś przetrzyma. Większa siła mięśniowa, inne odruchy, adrenalina zaraz skacze, grubsza czaszka, mocniejsze mięśnie, w tym i karku, co ma wpływ. Polecam zerknąć na nagranie o zwiększaniu wytrzymałości na knockout. Więc no, kobiety mają trudniej, żeby przerwać to pierwsze uderzenie. Więc jak już jesteśmy w windzie, no to powinna być przybrana odpowiednia postawa, odpowiednia sylwetka. Oczywiście taka w miarę rozluźniona, żeby ani w nas nie budować tego nadmiernego napięcia. Po prostu to ma być pozycja, z której będziemy w stanie podjąć działanie w razie konieczności i która przyspieszy zaskoczenie naszego odruchu obronnego. Tak? Przypominam, dla tych wszystkich zainteresowanych tematem samoobrony opartej o odruchy i tych różnych tam głupot lansowanych o reakcji odruchowej, kopnięciu w krocze, czegoś takiego. Nie ma żadnej innej reakcji, jest tylko jedna reakcja odruchowa. Ochrona centrum dowodzenia i teraz w dwóch wariantach odepchanie zagrożenia bądź odepchnięcie się od zagrożenia.
Natomiast łączy się to z aktywacją łańcucha prostowników, łańcucha funkcjonalnego prostowników, czyli po prostu się naprężamy, ręce się prostują, nogi się rozprostowują po to, żeby się po prostu odepchać od zagrożenia. Gdzie w pierwszej fazie reakcji obronnej, czyli ochrony centrum dowodzenia, mamy reakcję funkcjonalnego łańcucha z mięśni zginaczy, tak? Czyli kulimy się po prostu. Kulimy się, a potem stąd wystrzeliwujemy, rozprostowujemy się i to jest nasza reakcja. To jest jedyna reakcja odruchowa. I teraz klucz w tym, żeby stąd przejść do działania, jakie mamy wyuczone. Czy to jest kickboxing, zapasy, muay thai, krav maga, czy dowolny inny system combat. Nic z tego, co wymieniłem i z tego, co nie wymieniłem, nie zadziała, jeśli jesteśmy zaskoczeni. Umiejętności taktyczno-techniczne są tylko wtedy do użycia, kiedy jesteśmy świadomi otoczenia tego, co robimy, jesteśmy w sytuacji. Jak jesteśmy zaskoczeni, nie jesteśmy. Nie ma nas, tracimy kontakt z rzeczywistością, nie jesteśmy w stanie czegokolwiek użyć z naszego wyszkolenia. Więc tak, po pierwsze, teraz już w pigułce, rada, windzie, gdzie się ustawiamy, z tyłu, nie z przodu, nie przy przyciskach, jak niektórzy tam radzą, że tak, żeby zatrzymać windę, czy wymusić otwarcie, czy tam naciskanie przycisk, wezwać pomoc, nie, na to nie będzie czasu. Ja wiem, że się wydaje, że takie ponaciskanie tam guzika dwóch to jest spoko, nie, nie będzie czasu, macie jeden ruch. Macie czas na jeden ruch, o ile jesteście przygotowani. Jak nie będziecie przygotowani, nie macie nawet czasu na wykonanie jednego ruchu. Więc po pierwsze musimy zrobić tak, żeby mieć czas na wykonanie jednego ruchu i w tej pierwszej fazie tylko ten jeden ruch będzie dla nas dostępny. I nawet nie będziemy go kontrolować, bo to będzie ten odruch. Więc stoimy z tyłu. Stoimy z tyłu, sylwetka oczywiście naturalna, natomiast ręce umieszczone gdzieś wyżej, w dowolnej pozycji. Czy to jedna ręka jest pod pachą, a druga nas tu podpiera i sobie stoimy, czy sobie po prostu staniemy trzymając się za kark, czy pani sobie będzie czesała, tutaj sobie poprawiała włosy stojąc w tej windzie, czy się podrapie za uchem, generalnie ta ręka, żeby była wyżej gdzieś, czy po prostu mam torebkę na ramieniu, łapię się za pasek i sobie tak stoję, ta ręka jest wyżej, ona wtedy ma szansę nas obronić. Nasz odruch obronny ma szansę zadziałać na tak bliskim dystansie, żeby ochronić centrum dowodzenia. No i później już sytuacja dyktuje, co robimy. Natomiast tu się ujawnia kolejny problem samoobrony kobiet. W zasadzie kolejny, już o nim wspomniałem, tak? Czyli raz, że tu procedura jest niewłaściwa, a dwa, właśnie nieadekwatne szkolenie. Kobieta w starciu z mężczyzną niestety musi iść na maksa. Nie ma półśrodków, nie ma, że go uderzysz piąchą, że coś zrobisz. Maksymalne zniszczenia, bo tylko to daje cień szansy dla kobiety, aby obronić się przed atakiem mężczyzny. Różnica siły, masy, zdecydowania i agresji jest tak olbrzymia, że bez podjęcia środków natężenia przymusu z najwyższej półki nie ma szans na przetrwanie. Nie ma szans na przetrwanie. Także zniszczenia muszą być jak największe, jak najszybciej, bo to pozwoli wybić go z rytmu na tyle, żeby dać czas zrobić jeszcze kolejne zniszczenia i doczekać do momentu, aż ta winda się otworzy. Tak? Chyba że przed atakiem sam ją zablokował. Wiem, że w windach są kamery, natomiast dzięki temu, że są kamery, widać, że te ataki niestety się dzieją dalej.
Więc te kamery nie odstraszają zupełnie. Oczywiście, że stanowią czynnik odstraszający, natomiast nie są gwarantem. Te ataki się dalej dzieją, no, co widzimy dzięki kamerom umieszczonym w windach, tak? Także fajną scenkę rodzajową polecam. Jest na profilu Artura Krolla, trenera Pitbull Jim Haga. Tam właśnie, gdzie się będziemy udawać zimą, przeprowadzać szkolenie. Fajna taka scenka rodzajowa, jak to wygląda. Jak to wygląda, jak mało jest czasu na reakcję, jak to wygląda w praktyce. Także polecam, zerknijcie. I tyle. Także pamiętajcie, zwłaszcza wy, drogie panie, chwyty i wszystko to jedno. Natomiast czy przeciwnik oporuje, czy są sparingi, czy trener nie wciska bzdetów, czy mówi ci, że bez problemu pokonasz, czy mówi, że na pewno ta technika zadziała w ten sposób. Jeśli to wszystko słyszysz, odwróć się na pięcie i wyjdź. Czy są trenowane plany awaryjne, ale plany awaryjne nie tak, że no, zrobił tak, nie wyszła ci technika i to zrób tak, to na pewno go położy, a przeciwnik dalej nic nie robi, tak? To jest ok, ten flow, te płynne przechodzenie z techniki do techniki i tak dalej, to ma wartość, to powinno się dziać, to jest element treningu, natomiast nie można na tym zakończyć, bo to robi krzywdę. To robi krzywdę. W przypadku ataku i konieczności obrony, to przez to napastnik zrobi wam bardzo wielką krzywdę. Więc musi być trenowana ta nieoznaczoność, musi być wyrabiana kreatywność i muszą być używane przez kobiety, zwłaszcza w przypadku napaści fizycznej, najbardziej destrukcyjne techniki. No i tu się ujawnia kolejny problem. Wielu ludziom się wydaje, że znają te destrukcyjne techniki, lansują je jako destrukcyjne techniki, a tak naprawdę nie potrafią ich wykonać tak, żeby one faktycznie dokonały znaczących zniszczeń. Skoro nie potrafią ich wykonać, no to nie potrafią też tego nauczyć, nie, bo po prostu nie wiedzą, jak to powinno być zrobione, żeby naprawdę odniosło zniszczenia. Na przykład z tym wpychaniem palców w oczy. Oczywiście, jeśli pazurem tak go tylko dziabniemy, trafimy w gałkę oczną, zajedziemy i ten, to oko jakiś tam uszkodzeń może doznać. Natomiast na pewno nie wypłynie, na pewno gałka oczna nie pęknie. To wymaga bardzo dużej siły i to, że oko jest tak luźno, delikatnie osadzone w oczodole, który jest sporo większy, działa, no z jednej strony jest delikatnie, ale z drugiej strony działa na korzyść, bo po prostu przeskoczy w jedną, w drugą stronę, tak? Przez to, że są właśnie te luzy. Więc to nie jest takie proste. To, żeby oko faktycznie uszkodzić, wymaga innego podejścia. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, szczegółów tego typu rzeczy nie zdradzam na kanale, nie mówię o tym publicznie, ponieważ łobuzy też patrzą, szukają magicznych pigułek, a ja chcę w maksymalny sposób odsiewać dostawanie się pewnej przynajmniej wiedzy w niepowołane ręce. Dlatego no, z tego tytułu to jest tylko i wyłącznie na szkoleniach w kontakcie prywatnym, w kontakcie osobistym. Także musicie używać non-stop filtra bzdetów. Dużo o tym jest w innych nagraniach, jak poznać właśnie trenera samoobrony. Coś taki podobny był tytuł w nagraniu. Także uważajcie na siebie wszyscy, filtrujcie bzdety, zwłaszcza wy, drogie panie. Zwłaszcza wy. Także to tyle. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.